Halo, z tej strony Pedro, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest znowu Island, ponieważ mam dla was super odcinek, mianowicie do wygrania jest dzisiaj 300 tysięcy. Co należy zrobić, aby wygrać te 300 tysięcy? Należy zostawić subskrypcję na tym kanale, może nam się uda wbić 1000 do końca wakacji, łapeczkę w górę pod tym odcinkiem oraz napisać komentarz ze swoim nickiem w Roblox. Wszystko to oczywiście będzie sprawdzane. W dzisiejszym odcinku, jak możecie jeszcze po tytule zobaczyć, będziemy budowali automatyczną farmę warzyw. Zwycięzcę z poprzedniego giveawaya ogłosimy na samym końcu odcinka, wylosujemy go. I co, no jeszcze przed tym, jak pokażę wam tą farmę, to możecie wbić na moją grupę na Robloxie, na mojego Discorda, gdzie razem z widzami gramy i gadamy. No i to w sumie tyle. Zaraz wam też powiem, dlaczego akurat 300 tysięcy do wygrania, a więc zobaczcie tą farmę, tak się ona prezentuje. Tak, dlaczego akurat 300 tysięcy? Ponieważ coś koło 270 tysięcy idzie na budowę jednego piętra. Mogę wam pokazać też dół. Niestety się co jakiś czas wysypuje pewna cebula, więc to trzeba je wybaczyć, że czasami się wysypuje. No ale cóż, no tak to czasami bywa. Zobaczcie, moja farma popracowała z 5 minut. Zobaczcie, ile cebuli z niej możemy wyciągnąć. Tutaj mamy w skrzynce... Tutaj mamy w skrzynce. Tutaj mamy w skrzynce. Najdroższe w tym mechanizmie jest oczywiście... I tutaj też są w tych wszystkich skrzynkach. Najdroższe w tym mechanizmie jest ta myjka. Ja za nią dałem 500 000, ale nie musicie mieć wcale tej myjki za 500 000. Wystarczy, że będziecie mieli taką zwykłą, podstawową myjkę, którą można bez problemu zrobić. Oczywiście pokażę wam, jak wybudować takie piętro. Dobra, tak więc pójdziemy i pokażę wam takie pierwsze piętro. Oj, zablokowałem się. Jak ono wygląda? A więc co potrzebujemy do budowy takiego piętra? Potrzebujemy niecałych 100 dirta, czyli 100 ziemi. Potrzebujemy 8 rolek, czyli konwejorów. Potrzebujemy 16 totemów warzyw, które chcemy posadzić. I 70 sadzonek właśnie tego warzywa, które chcemy posadzić. Pamiętajcie, że totem i warzywo musi być takie samo, no nie? Co, no i idziemy. Ja mam aktualnie 8 pięter w swojej farmie, budowaliśmy tą farmę na live'ie. Ja wam dzisiaj pokażę, jak zbudować jeden poziom. A więc co? Kiedy mamy już taką pustą ziemię, tak to się prezentuje, ale ja sobie przygotuję teraz podłoże. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie budować kolejne piętra, to musicie na 4 wysokie robić te piętra, ponieważ totemy mają 3 wysokości. I budujemy, można powiedzieć, taki prostokąt, 9 kratek na 11 kratek. Ponieważ takie są wymiary naszej farmy, tej, której ja buduję, 9 na 11, czyli łącznie 99, ale oczywiście bez rogów, więc rogów nie musimy budować, ponieważ rogi i tak by nie były zbierane przez naszą farmę, a można ładnie sobie udekorować, więc tak. Więc rogów nie budujemy, jest to zbędne. Okej. I pamiętajcie, żeby na samym środku tego prostokąta 9 na 11, na samiutkim środku, zostawić oczywiście... Oj, spadłem na sam dół. Oj, noc się robi też niestety. Ja wolę dzień w skyblocku, wy mi możecie napisać, czy wolicie dzień, czy noc. No nie, no ja dzisiaj jestem coś nie w formie, drugi raz spadłem z drabinki. Właściwie to jest minus drabinek na Island, one nie są jakieś super wybitne, więc... No cóż, dobra, budujemy w nocy, mam nadzieję, że nie będziecie mieli za ciemno. Jeszcze nocy w sumie nie ma. Więc, jak mówiłem, prostokąt budujemy 9 na 11 bez rogów. Na samym środku zostawiamy taką przestrzeń. W sensie jedną kratkę zostawiamy wolną, żeby ta cebula, w moim przypadku, mogła gdzieś sobie spadać. To jest mój środek. Pamiętajcie, na samym środku musimy to postawić. Dobra. Więc kiedy mamy już ten prostokąt, jak widzicie, stawiamy te rolki, ja to nazywam rolki, to są konwejory, w taki sposób, żeby, jak widzicie, tutaj są takie strzałki, żeby one były skierowane do tej dziury. I takich stawiamy 8 w takim oto krzyżu, można powiedzieć. Teraz stawiamy totemy. Jak stawiamy totemy? Otóż totemy stawiamy... Cyk, cyk, cyk. Można powiedzieć taki 3 tutaj, po każdym, w każdych z tych miejsc po 3 obok tych rolek.
I jeden totem tu, drugi tu, trzeci tu, czwarty tu. I teraz co należy zrobić? Teraz oczywiście oramy ziemię naszą motyką, którą mam tutaj. Cyk. Proszę was bardzo. Oramy, oramy. No nie? Nie wiem ile poziomów takiej farmy zrobię, ale naprawdę dużo zarabia pieniędzy. Naprawdę jest wydajna. A jeżeli wy chcecie, żebym zrobił właśnie taką mniej wydajną farmę, ale dużo tańszą, to i też się zwróci, też można na niej fajnie zarobić, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Cyk, proszę. Cyk, cyk. Dobra. O, tutaj nie zaorałem, to tutaj też trzeba zaorać. Więc co, no kiedy już posadzimy tak naprawdę te, w moim przypadku nasiona cebuli, bo cebula jest w tym momencie bardzo opłacalna, jeszcze starfruity są opłacalne, ale je ciężko zebrać. A cebula jest taka opłacalna i nie ciężko ją mieć, więc pamiętajcie, że musi 70 na każdy poziom sadzonek, więc ja wiem, że jeszcze dwóch nie zasadziłem gdzieś. Bo niestety tu jest jedna niezasadzona. Dobra, i teraz będziemy szukali drugiej niezasadzonej. Tak, żeby było wszystko ładnie. Wszystko zaorałem, wszystko. Więc gdzieś niestety zostawiłem wolną przestrzeń. Jedną krateczkę, nie wiem gdzie. Ja niestety nie widzę. O, tutaj, dobra. I co? Jeżeli macie. Teraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli macie więcej niż jeden poziom farmy. Okej, ja sobie zejdę niżej. To musicie zrobić tutaj, jakby tą dziurę. Musicie obtoczyć właśnie dwoma blokami, jakimi się chce. Tylko po to, żeby ta cebula potem nie wypadała wam po całej działce, ponieważ ja tego na samym starcie nie zrobiłem i mi powypadała. No i co? No i tak się prezentuje nasz poziom, można powiedzieć, nie? Tak się prezentuje nasz poziom. Jeszcze wam pokażę na dole, jak ja to zrobiłem. No mówię, nie? Musicie sobie zrobić, jeżeli chcecie mieć tylko jedną skrzynkę, to wystarczy, że sobie zrobicie taką, żeby odbierała. Musicie sobie to, zrobić sobie taką skrzynkę, żeby odbierała. A jeżeli chcecie mieć więcej skrzynek, jak ja mam łącznie 14 z tą, do składowania, to musicie zrobić taka, która i wyjmuje, i oddaje. Ja wam mogę w craftingu pokazać, które to są skrzynki i które to są rolki, więc już idę wam to pokazać. Mówię, no około 300 tysięcy kosztuje jeden poziom, a więc w craftingu to jest ta skrzynka, jeżeli chcecie mieć jedną, tak ona się prezentuje, potrzebujemy 30 irona, jednej rolki i jednej skrzynki. Rolkę robimy oczywiście ze steel roda robimy z żelaza i węgla. A jeżeli chcecie mieć taką wypluwającą i dostarczającą skrzynkę, to tak się ją robi. Oczywiście skrzynkę jeszcze wam mogę pokazać, się robi z takich materiałów. O, i taką myjkę też możecie mieć. Tak naprawdę ona jest bardzo tania. Albo jeszcze tańszą, taką zwykłą, najzwyklejszą. No nie? O, taką możecie mieć nawet myjkę. Zobaczcie, ona nic nie kosztuje, no nie? A też daje, tylko po prostu musicie klikać, nie? No i co, tak się prezentuje ta farma. Mam nadzieję, że taki odcinek informacyjny wam się podobał. I teraz właśnie lecimy zobaczyć, kto wygrał u mnie w giveaway od 150 tysięcy w poprzednim odcinku. Oczywiście napisz do mnie na Discordzie, do którego link macie w opisie, albo na Facebooku, gdziekolwiek do mnie napisz, żeby się zgłosić po tą nagrodę, albo po prostu wejść do mnie do Robloxa. Więc tak się prezentuje ta farma. Ja jeszcze sobie może screenka jakiegoś zrobię do miniaturki. Tak, żebyście mieli fajną miniaturkę. Proszę bardzo. Dobra, screening do miniaturki jest. Zobaczymy, kto wygrał w poprzednim odcinku. A więc co? Już przechodzimy tutaj do program, do losowania komentarzy na YouTube. Jak widzicie, nagrywam to chwilę przed wrzuceniem, bo tam 2 godzinki. Wklejamy link. Niestety ten program się coś popsuł, więc korzystamy z innego. Tutaj wklejamy link z tego odcinka. Ogólnie dziękuję za 154 wyświetlenia, 42 łapki. Dziękuję za wszystkie łapki oraz 78 komentarzy. Zobaczymy, kto wygrał. I co? Get YouTube comments. O, tutaj 42 unikalne komentarze, więc było coś spamione, ale ten program na szczęście wyłapuje spamerów.
i zobaczymy, komu się udało wygrać 150 tysięcy. Możecie zostawić subika, jeżeli wam się to podoba. Please, Nick, pokasowe 5, wygrywasz u mnie 150 tysięcy, Kamil Kuźma. Gratulujemy zwycięzcy. I co, w następnym odcinku z Islands będzie do wygrania 300 tysięcy, więc należy stawić subskrypcję, łapkę w górę, napisać komentarz ze swoim nickiem w Roblox. To by było na tyle. Pokasowe 5, napisz do mnie, ja ci oczywiście dam te pieniądze. Dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!